Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Edyta Stojek. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący generowania prawdziwej ortofotomapy. Szkolenia z wykorzystania produktów LiDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami ISOK. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Progea Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzającego niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń, w związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. Pod pojęciem ortofotomapa rozumie się mozaikę obrazów, czyli zdjęć lotniczych lub satelitarnych, przetworzonych w stosunku do płaszczyzny odniesienia zrzutu środkowego na rzut ortogonalny. Proces przetwarzania, którego wynikiem są ortoobrazy, jest nazywany ortorektyfikacją. W trakcie przetwarzania zostają usunięte zniekształcenia występujące na obrazach źródłowych, które spowodowane zostały geometrią zdjęć i deniwelacją terenu. Dysponując pojedynczymi zdjęciami lotniczymi o bardzo dużym pokryciu podłużnym, ich orientacją zewnętrzną, np. z procesu aerotriangulacji oraz numerycznym modelem pokrycia terenu, rzutuje się do położenia ortogonalnego wszystkie obiekty stanowiące pokrycie terenu, zarówno te bezpośrednio występujące na gruncie, np. trawniki, drogi, jak i te wznoszące się ponad teren o określonej wysokości względnej, takie jak budynki, drzewa, wieże, uzyskując w ten sposób prawdziwą ortofotomapę. Proces prawdziwej ortorektyfikacji wykonuje się w następujących etapach. Bazując na elementach orientacji zewnętrznej zdjęć oraz modelu pokrycia terenu, obrysach czy modelach budynków, następuje zmiana położenia piksela zdjęcia. Następnie przypisuje się wartość jasności piksela obrazu wynikowego na podstawie piksela obrazu wejściowego. Ostatnim krokiem jest korekcja radiometryczna, edycja linii łączenia, mozaikowanie i wyrównanie tonalne ortoobrazów oraz wypełnienie martwych pól treścią z sąsiednich zdjęć. Ćwiczenie zostanie wykonane w programie Bentley Map PowerView V8i firmy Bentley Systems oraz w programach TerraScan i TerraPhoto firmy TerraSolid. W ćwiczeniu zostanie wykonana prawdziwa ortofotomapa z wykorzystaniem chmury punktów ALS oraz zdjęć lotniczych. Na cele ćwiczenia zostały już przygotowane modele 3D budynków, które są zwizualizowane w pliku DGN. Pierwszym etapem prac jest nadanie układów współrzędnych oraz założenie projektu w aplikacji TerraPhoto. Aby nadać układ współrzędny, wybiorę okno TerraPhoto, pierwsza ikona Settings, i następnie Coordinate Transformation User Projection Systems. Nie mam tutaj jeszcze żadnego układu. Definicja takiego układu została zapisana w folderze ćwiczeniowym. Wystarczy otworzyć plik, Ctrl-A zaznaczyć wszystko, Ctrl-C skopiować. Wrócę teraz do pliku DGN, nacisnę Paste i następnie zaznaczę układ jako ten, który mnie interesuje. Zamykam okno, układ zostanie zapamiętany. W kolejnym kroku czytam do aplikacji TerraScan sklasyfikowaną chmurę punktów, więc wybieram File, Read Points i w folderze ćwiczeniowym jest chmura punktów w formacie LAS. Zaznaczam ją, wybieram Done, OK. Chmura punktów zostanie wczytana do programu. Kolejnym krokiem jest utworzenie projektu fotogrametrycznego, tak zwanej misji. Wybieram w tym celu Mission, New Mission i następnie definiuję misję. Najpierw wskazuję lokalizację plików tymczasowych. Będzie to D, ćwiczenia i folder ćwiczeniowy 1006 True Orto, następnie folder Temp. OK. Folder na rektyfikowane obrazy będzie taki sam, więc tylko skopiuję tą ścieżkę. Natomiast orta będą zapisane w innym folderze. Wewnątrz pliku temp znajduje się folder orto, więc ten folder wybiorę, temp, orto, OK. Jeszcze należy dodać informacje o kamerze,
Więc wybieram add. Piszę cam1 jako nazwa kamery. Wybiorę plik kamery, który jest zapisany w folderze misja, camcal. Otwieram ten plik, biorę numerację jako linia plus numer zdjęcia i jako format ustawię TIFF 8-bitowy. Add wybiorę jeszcze ścieżkę do zdjęć na D, ćwiczenia, folder ćwiczeniowy i folder TIFF. Naciskam OK. OK. I taką misję zapiszę jeszcze w folderze ćwiczeniowym Mission. Save Mission As. Folder ćwiczenia. Nazwę ją po prostu misja. Kolejnym krokiem jest otwarcie listy bloku zdjęć, która jest zapisana w pliku images.iml. A więc wybieram w Terafoto Images. Load list. Lista znajduje się w folderze Mission. Images.iml. Done. Lista została wczytana. W następnym kroku wczytam punkty, na podstawie których została wymodelowana powierzchnia terenu, czyli numeryczny model terenu. Wybieram Points. Load from TerraScan. I jest to klasa grunt. OK. Wszystkie punkty zostały wczytane. Kolejny krok to utworzenie miniaturek obrazów i wstępna korekcja tonalna zdjęć. W celu utworzenia miniaturek obrazów wybiorę w Terafoto Utility Create Thumbnails. Pozostawię parametry bez zmian. OK. I za chwilę zostaną wygenerowane miniaturki. Proces przebiegł poprawnie. W celu wstępnego tonalnego dopasowania zdjęć wykonam kolejne polecenie. Tutaj nacisnę OK i wybiorę w Terafoto Images Define Color Corrections. Możliwe jest tutaj ustawienie przez Display różnej skali dla wyświetlanych zdjęć oraz różna liczba kolumn i wierszy. Wrócę do wyświetlania w skali 1 do 50. Za pomocą tego narzędzia można poprawić kontrast, jasność czy nasycenie wszystkich wczytanych zdjęć. Tutaj zademonstruję na przykład Color Balance, zmienię na 50, Apply. Widać od razu, jak powstała zmiana. Wrócę do zera, Apply. Zamknę okno korekcji. Po zakończeniu wstępnej korekcji można zapisać plik z listą obrazów, wybierając z okna Terafoto, Images. Save list. OK. W kolejnych krokach przeprowadzona zostanie aerotriangulacja bloku zdjęć na podstawie pomierzonych punktów wiążących tie points oraz punktów terenowych oznanych współrzędnych no points. Najpierw wyświetlę plik z pomierzonymi punktami, wywołując polecenie w okno Terafoto Images Define Tie Points. Okienko wyświetlania nacisnę OK i poprzez File, Open wskażę listę tie pointów, otworzę ją. Zostały wyświetlone. Na podstawie tych punktów przeliczone zostały parametry aerotriangulacji, a następnie zostało wykonane wyrównanie bloku zdjęć. Zamknę okno tie points. I wczytam zdjęcia wyrównane. Najpierw Images Close List, zamknę starą listę i przez Images Load List wczytam listę wyrównanych zdjęć. Images Dobra i ML. Done. Lista została wczytana. Właściwa korekcja tonalna obrazów odbywa się z wykorzystaniem polecenia w Terafoto Rectify Define Color Points. Definiuję wielkość piksela na 10 cm. Współczynnik skali dla punktów kontrolnych zostawiam domyślny. Maksymalny bok trójkąta zostawiam 100 metrów, również domyślny. I wskazuję warstwy 300 i 301, na których znajdą się elementy graficzne wykorzystywane przy tworzeniu prawdziwej ortofotomapy. Wybieram OK. Wczytam teraz punkty korekcji tonalnej, File.
open, color point, done. Aby je wyświetlić, wybiorę następnie w oknie color points, view, display mode. Zaznaczę okno pierwsze, ortofoto, punkty oraz linię łączenia. Apply. Wyłączę jeszcze chmurę punktów view, display mode, wygaszę wszystkie punkty, add off, apply, zamknę display mode. Stały zwizualizowane punkty korekcji tonalnej oraz linia korekcji tonalnej. Mogę na przykład dodać kolejne punkty, bądź usunąć już istniejący. Do tego służy opcja point, add. Mogę dodać nowy punkt, wskazać jego promień, na przykład 1. Po kliknięciu wskazać miejsce korekcji tonalnej, pojawi się nowy okrąg. Mogę również skasować point, delete, one point. Na przykład skasuję ten punkt. Istnieje również możliwość poprzez image, find selection, użycie pędzla, wewnątrz którego chcemy wkleić fragment innego wskazanego zdjęcia, lub też place selection. Za pomocą tego narzędzia narysujemy wielobok, wewnątrz którego ma zostać wykorzystane inne wskazane zdjęcie. Ponieważ wprowadziłam zmiany, przez file, save zapiszę te zmiany. Kolejny etap to utworzenie ramek podziału na arkusze ortofoto mapy. W tym celu w programie Terafoto wybiorę Rectify, Place, Tie, Array. Określę teraz parametry, takie jak rozmiar ramki, wielkość piksela i sposób numeracji arkuszy. Pokrycie z chmury punktów, następnie wybieram Regular Grid, regularna siatka, rozmiar ramek stały, wielkość piksela 10 cm. I wielkość ramek po 1000 pikseli. Wybieram jeszcze numerację od północy do południa. Jako prefiks nie będę nic wpisywać, natomiast pierwszy numer będzie to 1 i numerację za pomocą dwóch cyfr. Po wciśnięciu OK ramki zostaną dodane. Powiększę widok do całości. I już ostatnim etapem będzie wygenerowanie prawdziwej ortofotomapy. Ctrl-E, wyświetlę menadżer warstw. Wygaszę na razie budynki. Muszę najpierw zaznaczyć element selection. Zaznaczam wszystkie ramki. Łączę z powrotem warstwy budynków. I wybieram z Terafoto Rectify, Rectify Mosaic. Następnie ustawiam parametry. Najpierw wielkość piksela 10 cm, następnie format GeoTIFF, kolorystyka 3x8 bitów. Wskazuję warstwę obiektów, czyli 6 i 7, tam gdzie znajdują się ściany i dachy budynków. Wyłączę dodatkowe opcje, natomiast użyję jeszcze warstwy Color Points. Wskażę ją w folderze ćwiczeniowym. I po naciśnięciu OK wynikowe ortofotomapy zostaną zapisane w lokalizacji, która była wskazana podczas tworzenia misji. Prawdziwa ortofotomapa została wygenerowana. Wyświetlił się czas, jaki był potrzebny na jej wygenerowanie. Zamykam okno. I następnie, aby sprawdzić, czy faktycznie zdjęcia zostały poprawnie wygenerowane, wczytam je w aplikacji Bentley Map Power View V8i. Wybieram Raster Manager, File, Attach, Raster i wszystkie zdjęcia z katalogu załączam, Ctrl-A, otwieram je, Attach, zostały wczytane do programu. Przedstawiłam Państwu ćwiczenie polegające na wykonaniu prawdziwej ortofotomapy na podstawie zdjęć lotniczych z klasyfikowanej chmury punktów oraz wygenerowanych wcześniej modeli budynków. W pierwszych etapach dokonałam niezbędnych ustawień aplikacji, założyłam projekt fotogrametryczny, tak zwaną misję zdjęć i dokonałam korekcji tonalnej obrazów. Następnie wczytałam wyrównaną listę zdjęć i zaplanowałam podział na wynikowe moduły ortofotomapy. W ostatnim etapie
wygenerowałam prawdziwą ortofotomapę o pikselu równym 10 cm. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.